Siemaneczko, siemaneczko, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku oczywiście Supermarket Simulator. Ja nazywam się Adam, to jest Banda Siwego, a to jest sklep oczywiście Tanix Adamix. Jak wiecie, mamy już 75 level, idziemy po 76, także no już będzie fajnie, bo to kolejne licencje od 81. Mamy 62 koła, tak jak powiedziałem, no niestety czeka nas jeszcze jeden dzień levelowania, jak to się mówi, a mianowicie no po prostu zarabiania pieniążków, żebyśmy kupowali i się niczego tutaj nie bali w naszym sklepie. Tak więc towar gotowy, otworzyłem sklep, za chwilę pewnie ekipa lokalersów tutaj do nas zawita, a my tymczasem jeszcze sobie zwiedzamy nasz piękny sklep, bo to jest piękny. Siema gościu, problemos, okulary mu spadły z wrażenia. Tak więc tak to wygląda. Już tutaj stanę za kasą i czekamy na klientów. Delikatnie ich przyspieszymy. No i mamy pierwszego delikwenta. 3 razy słodzik. 4,10. Dziękuję, nara. U, agent Smith. O, w ostatnim odcinku chyba go nie widziałem, powiem szczerze. Chyba jakoś nie chciał do nas przyjść. Do mnie, do mojej kasy mam na myśli. No dobra, o pani tutaj, następna. Czokapiki i mielone. 27,30. Dziękuję. O, bliźniaczka. Bliźniaczka już bardziej towarzyska. Dobra jest. Agusia też tam chodzi, schowała się za boksem. I tak cię widzę, że byłaś po browarka. Adam wjechał, nawet dwa Adamy. Jeden duży, drugi mały. No ty to żeś się szarpnął, gościu. Nara. Dla ciebie utko, mirinda. Sosiki różnego rodzaju. Korsarze, gotóweczka odliczone. Adaś, co kupiłeś? Panierka, nesty, mielone. No i ty skacze. Kartą płacisz 87,70. Dla pana, granola. Też płyn. 26. 10 do wydania. No, idzie. Nie, tutaj puszcza agenta. Agenta, o, 3 razy fajnie. Sushi będzie ładny już. Wiadomo, rachunek 106. 70. Pakero, czekotubka. Na siłkę tytan, no dokładnie. I ten woda widzę w kroplówce. 122,30. Utko, no ładnie utko poschodziło. Jestem ciekawy, czy starczy nam tego utka, bo jak tak dalej będzie, a to początek jest dnia tak naprawdę, to może się skończyć. Tu do zmywarki, soczki, ziemniaczki, piwko, 115,30. Denzel. Mało, ale odliczone, więc nie będę tutaj się denerwował. Kasiulki wpadły. O, i czegoś tam kolega znaleźć nie może, czy kolejka za długa. Czegoś chyba kolega nie może znaleźć. A ja zakupy robiłem przed tym odcinkiem, więc nie wiem, o co chodzi. Velvet 52. Nie, chyba o kolejkę chodziło. Tak mi się... No tak, dokładnie, bo oni zawsze narzekają, jak już ich skasuje. O, że coś im wtedy nad głową, o co tam jest? Jest za drogo, a za drogo. No to sorry, to ja nie wiem, ty. Jak cię nie stać, to wypad. Idę do żabki. 40,90. Masełko i wareczka. 32,60. No, co jest? Tutaj jestem. Halo. To halo w mordę walą. Dobrze, idą tu eleganciki. Jakiś imprezka, jakiś ślub na dzielni, czy co? $10,70. Mamy to. Krawaciarz, sery. Tutaj różnego rodzaju pierdoły. Płaci kartą. 98,80. Pani talią osy, tak zwaną. 40. Tutaj
Chodziki. O, 16, tak. Dla pana. Adamus, co tam? Burgerki, herbatki, pieprze. Dwa dla ciebie. I zapalamy światełko. Już, spokojnie, proszę się nie cierpliwić. Doktor Witt wjeżdża na dzielnię. Karton 177,20 dla pani. 6,10. Super. Nasz kuźwa. Dobrze, że mi nie rozwaliło, nie? Dobrze. Dziękuję, jeżeli ktoś powiedział na zdrowie. W każdym razie my kasujemy dalej. Dobrze ich nie oplułem. Doktor Wity. Ile mamy kaski, bo to mnie interesuje. No kuźwa, myślałem, że więcej. Kolejka jest za długa. Nie marudź tam. Byście więcej kupowali, to by kolejki były krótsze, bo byście więcej po sklepie chodzili. No, blondyneczka ładnie. Ile za to wszystko? 150. Uuu, sushi, to będzie ładny rachuneczek, już wam mówię. 164, no proszę. Tutaj korsarze. 48,90. Karta 180,30. No, już mamy 71 patyków. A tak jak powiedziałem, jeszcze jeden dzionek zrobimy. Czyli odcinek tak naprawdę zlewelowając. Czyli to już jest ten odcinek, tylko że on się składa tak jakby z dwóch dni roboczych. Tak to nazwę. Gotóweczka. 2,90. Agusia, tytan, sushi. Wszyscy tą gotówką dzisiaj. Pani doktor zombie, pareczka i też gotóweczka. Łysa pała. Nie, łysa pewnie z kartą wyjedzie. Nie, gotóweczka. Ma 40. Dla pani Grycan, kapiki, no karta 108,80 i Agusia, mrożone warzywka, jakieś szampony, Haribo, Cocolino i też karta 106. No i pięknie, mamy 73 koła. Ichi, można? Pewnie, że można. Idę na obchód. W tym razie. Tu już chyba kasują ostatki. A jakie ostatki? A tu proszę. Dzień dobry, witam pana. No już, już, moment. Już pana kasuję. 150, 50. Na koniec dnia to przytulam z uśmiechem na twarzy. Sprawdzamy. Wszystko, wszystko pięknie. Wszyscy już powychodzili. To zamykamy, zamykamy. I zapraszamy ponownie. Dla pięciu za drogo było. No to trochę się zdziwiłem, co im tam drogo jest. Ja sprawdzę, co prawda, bo chyba pamiętam, że tam kolkę zmieniałem na pewno. Piwo w butelce i tost maślany. Ale właśnie, co to było piwo w butelce? Żubr? Chyba żuberek to był, pokażcie mi jeszcze, sprawdźmy. Tak. Nie, no to jakie piwko to było, ty? Butelce? Już nie mam żadnych w butelce. No dobra. To moment. I jeszcze tost maślany. Tost maślany tutaj to chyba był ten.
3,80, tak. 3,80, cyk. Ja muszę zobaczyć, czy ja coś nie z tą kolą. Nie, no 2,80, nie przesadziłem. I chyba korsarze były, nie? No nie, to jest wszystko w porządku, ale jeszcze zobaczę sobie, o co chodziło z tym piwem. Piwo w butelce, żuber poszedł w górę, no tak, żuberek. Tam żuberek, tam cukierek, ale my żuberka mamy za 3,60. No i też tak zostawię 3,60, no. Sorki, dobra. To my oczywiście przyspieszamy ekipę i trzeba jej pomóc. Pach, Heinekenek. Skończył się boksik. Posz, Heinekenek, mamy żuberek. No i skończył się boksik. Do rozpędu trzeba. No i jeszcze został Leszek Grzeszek. Piwka. Ach. Zamknij tam sąsiad, kurde, gębę. Bo my tutaj mamy, widzicie, misja Albatros. No dobra, to teraz sól. O sole mio. I staraż mio. Pięknie. Teraz popieprzymy. No i jak zwykle kartonik się musi skończyć. A ty, ja tak patrzę, co ja tutaj, przecież my tu popieprz przyszliśmy. No tak, jeszcze trzeba umieć trafić w, w futrynę. Pięknie. No i też się skończył, ale no już dobrze. To mamy, to mamy. Teraz oczywiście bierzemy żubróweczkę. Teraz bierzemy wódeczkę. No niestety wódeczka się skończyła. Echeveria się skończyła. No to co, jeszcze możemy Johnego i winko. O, winko już tam ktoś zadbał. Czy jeszcze zrobi to winko, czy zabłądził kolega? A, winka nie ma. A winka nie ma. No czekapiki bym mógł pomóc, ale żebym ja wiedział, gdzie one są. O, ale wiem, gdzie są cornflakesy. Czasem to ja wszystko zapamiętam, kurczę.
Tutaj się wszystko zgadza, polewa się zgadza, chłopaki też dają radę. No to fajnie, to już powinna być końcówka, tak gdzieś mi się wydaje. Przyspieszymy ich troszeczkę. Bo za chwilę zamówionko, mamy 75 koła. Także, tak jak powiedziałem, 70 miało być, mam trochę więcej, ale oczywiście zaraz zakupy to będzie mniej, ale po jednym dniu to będzie więcej. No i tak w kółko Macieja, można powiedzieć. Ale. No dalej. Banda siwego. Kończyć zmianę, bo my tutaj już chcemy, wiecie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Odlicz. Oni niby szybko, ale można by było szybciej. Biorą te boksy. Idę, zobaczę, co oni tu jeszcze kombinują. Piją gdzieś na rogu. Pijackie mordy. Zaraz ich pogonię, jakiegoś bata wezmę. O, jeden już jest, drugi. Brawo wy! No i mamy to, mamy to. Mianowicie zamawiamy. Sushi to kurczę niedobrze, to drogie rzeczy są. Jakieś mi tu wielkie muszysko wleciało. Towarek, pan towarek trzeba zamówić. No dużo kosztuje ta rozbudowa, najwięcej 40 patyków, nie? Ale coś czuję, że za te zakupy, sorki, też troszkę zapłacimy. A nie, to tak standard, 7 koła, no to nie było najgorzej. Oczywiście coś tam jeszcze dorzucimy, teraz jeszcze rachuneczek zapłacimy. I zostaje 67. Wiadomo, na piwko się rzucili. Pyk, 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 pięknie. Ja pierniczę, ile tego jest? Powariowali, czy co? Pięknie. Chodzi, chodzą chłopaki. A oni nadal, a oni dalej kursują, ty. Dalej odstawiać, bo my tu chcemy otwierać. Panowie. No, już skończyliście? Skończyliście. To jeszcze idę zobaczyć, co nakradliście w magazynie. To jeszcze trzeba by było domówić. Szybki, szybki rzut oczka. O, tutaj cyk, już mi się nie podoba taka dziurka.
No tato już w ogóle. Tu jest pięknie, że aż dupa mięknie. Tu też jest cacy bomba. Cacy pankracy. No i dobrze. Płacz i płacz, ale stówka to co to jest? No i otwieramy ten nasz burdel. Zapraszamy, kogo witam, kogo goszczę. Jak się błyszczy tu Romana. No i pięknie, dobra, to my czekamy. Tak jak powiedziałem, zrobimy sobie jeszcze ten dzionek, to wbijemy nawet 76 level. No i będą książki. Tak mi się wydaje, że to jest licencja książki, no bo nasz prezydent Andrzej Duda. No wesoło, ktoś sobie nieźle to, że tak powiem, wymyślił. Gotóweczka 2,80. Dzięki wielkie. Pana. Dla pana widzę mirindy, warzywa mrożone 87,20. Karolek, sushi, bebiko i lejsy 62,90. Kończę ten odcinek nagrywać, to muszę dzieciakom zrobić śniadanko, kurczę. Sami by nie mogli, nie? Ja nie wiem. A tak, po prostu, no. Rodzicielstwo. No życie, życie. 5,60. Sorki, blondyneczka. Co tam masz? Paniereczka. Cukier. Gotóweczka 40. Kononowicz, ale żeś nabrał. Fajnie, frugo. Do zmywarki. Coś czuję, że będzie sporo. Dokładnie 186,10. Sushi. Karta 71,30. Denzel. Ile? 60? Nie ma problemu. Kasiulka, no pięknie. Już mi się podobają twoje zakupy. No kurde, ale żeś browarów nabrała. 283,20. No uszanowanko, Kasiu. Całuję w rączki. Adam, no nie najlepiej, nie najlepiej. Masz. Kasiulka tam w kolejce stoi, tam następna jeszcze się cofnęła. Kasia, ty już dzisiaj swoje zakupy zrobiłaś, muszę powiedzieć, wiesz? O, Adam wrócił. Czego zapomniałeś? Mirindy, śmietany, nuggetsy, 74,30 dla pani, burgery, sery, dużo napoi, wszystko na słodko, ziemniaczki, też fajny rachuneczek, 127,80. Agusia, będzie dużo prania, widzę, ale ogólnie też fajne zakupki, ile za to wszystko, 163. Dla pani tutaj, majonezy, pizze, czokapiki, karta, 142,10. Dwóch Kononowiczów, no tego jeszcze nie grali. I to jakie zakupy porządne pierwszy zrobił za 151,80. Nie pierniczy się w tańcu i drugi podobnie, proszę bardzo, 3 razy żubrówka, pizzę, no pięknie, gotówką dla odmian 155. 44,70. Dobrze, poczekaj, Kasiu, zapalę światło, żeśmy mogli spojrzeć na siebie. Dobra, sraj taśma. 90,50. Tak jak powiedziałem, ty już swoje dzisiaj zrobiłaś, a pani wyścigówka. Te małe to tak lubią się pościgać. Dobra, 154,10.
Aj, cyk, 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 cyk. Mamy to. Ole, piękne zakupy. 135, ale myślałem, że będzie ciut więcej. Przypakowany. Prugo, spray na komary, tam od... Nie, to nie było odtłuszczacz, to był chyba spray na komary. Adaś, burgery, wołowina, no dużo, no tak, trzeba steaki wpierdykać, nie? Nie ma tam kanapeczki jakieś tam, nie? Ciate, steaki. Pięknie. Gryca, no nie no, uśmiecham się, że tyle towaru schodziło, to kasy dużo zarobimy w dzisiejszym dniu. Jest i Benjamin, też cię dawno nie widziałem. Właśnie wziąłeś odtłuszczacz, o tym mowa. 84,30. Kasiulka, jeszcze raz. Mielone, fryteczki, śmietana. I znowu będzie mega rachunek, bo wziąłeś duże sushi. I 216,40. No rekordowa Kasia dzisiaj, rekordowa. Już odbieram od pana. 6,20. Nie, nie. Już, spokojnie, panierka, znowu sushi, 3 razy. I ja pierniczę, też będzie rachunek. Bos, 199,60. Ale Kasia zostawiła dzisiaj najwięcej w naszym sklepie forsy, to bez wątpienia. Ile muszę mu wydać? 85. Sześćdziesiąt dla pani. Karton. 53,60 dla pana. No już teraz skromniej, ale... A, chociaż może jeszcze... No, 105 jest, więc nie narzekam. Pani doktor zombie. Trochę mniej produktów, ale... Ja naprawdę dzisiaj to nie mogę narzekać. 115,80. Pani z tatuażem sushi. Velvet. Jeszcze tutaj do zmywareczki. No coś niesamowitego. 150. Co za dzień. Zarobki, kurde, niesamowite. Prawie 80 koła mamy. To warto było zrobić ten jeszcze dodatkowy dzień. Karta 118,40. Co tutaj się dzieje? Co oni się tak rzucili? No, no wszystko nam wykupią ze sklepu. 177,70. Następne też sushi. Nie ma dużego, pewnie to wzięła małe. Gotóweczka 155. 4,80. Kasiulka. I znowu duże sushi. Tato, nie no, zobaczcie, Kasiula robi rekordy. Ile za to wszystko? 168. No Kasiu, no. Nie wiem czy... Kurde, co ty zrobiłaś, ale no, pomogłaś, pomogłaś to bardzo, nie? 141,10. 81... tysięcy mamy. I proszę, zobaczcie, jakie to są wielkie rachunki. Jak musi... 199,90. Mamy prawie 82 koła. To był dzień. To był dzień. Idę na obchód. No, żeby każdy dzionek tak wyglądał, to byłoby... Wow. Ale nie jest źle, naprawdę, nie jest źle. Piękny dzionek, podsumowanko. Uwaga, wlatuje. Co tutaj się wydarzyło? Dla jednego za drogo. Ale przychód 14,562. Naprawdę, łączny zysk 7 koła. 7 koła. No jest pięknie. Lejsy, żelki i masło polskie. Lejsy. 5,80. Tenę. Żeleczki.
No, 4,30. I masło polskie. Lecimy po masło. Pieca masło. Ojejka, ty. Zabłądziłem. We własnym sklepie. To jest to samo masło? Byłoby to możliwe? No jest. Masło polskie, tak. 2,50. No i tym pięknym akcentem, no naprawdę, powiem wam, moi kochani, że jestem mega zadowolony, bo to oznacza, że już w następnym odcinku rozbudowa nas czeka. A co nas jeszcze czeka? Oczywiście rozbudowa, nowa licencja. Wspaniale, wspaniale. Jeszcze tu chłopakom szybko piwko. I Leszka jeszcze. Oj, sorry, sorry. Sorry, Gregory. Tak jest. Piweczko jest. Wszyscy się cieszą. Ja również. Także co, moi kochani, wiecie, co nas czeka w następnym odcinku? Rozbudowa i nowa licencja. A więc już zacieram ręce, co tam wymyślimy. A za dziś mam nadzieję, że się podobało. Tak więc przydałoby się łapeczka w górę, subik mile widziany. I do następnego, ja już się z wami żegnam. To tyle. Cześć.